Hej, cześć, ja jestem Hubson i witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj po części w oparciu o wasze komentarze przygotowałem film, gdzie tym razem pokażę wam, jak uzyskać najlepszą wersję gry GTA San Andreas. Oczywiście przy okazji tego przedstawię wam także kilka powodów, dlaczego ta odmiana gry jest m.in. lepsza od ostatnio często wykorzystywanej przez graczy wersji Steamowej. Bowiem zrobiła się ona ostatnio dość popularna z uwagi na całkiem fajną cenę, za którą możemy nabyć grę podczas Steamowych obniżek. Lecz wersja tej części GTA, jaka znajduje się na tej platformie, pozostawia naprawdę wiele do życzenia i przed rozpoczęciem gry warto byłoby to i owo pozmieniać. Także będziemy sobie już przechodzić do początku filmu, jednak zanim to nastąpi, zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zostawienia suba oraz każdego z was do oceny oraz do wyrażenia opinii o filmie po jego obejrzeniu. Tymczasem zobaczmy zatem, dlaczego odmiana gry, którą będziemy sobie dzisiaj instalować, jest najlepszą, jaką aktualnie możemy mieć. Ogólnie dla jasności jest to wersja pudełkowa wzbogacona kilkoma ciekawymi rzeczami, które powodują, że gra staje się dla gracza bardziej atrakcyjna. W każdym razie pierwszym takim powodem jest z całą pewnością lepsza obsługa pada od Xboxa 360. Jest to zmiana strasznie istotna dla mnie i myślę, że także dla wielu z was, ponieważ gra na padzie pod wieloma aspektami jest niekiedy dużo wygodniejsza. No ale co tak naprawdę ta modyfikacja tutaj wnosi? No jak się okazuje, całkiem istotną rzecz, bowiem przyciski, jakie wyświetlają nam się przez grę, w końcu odpowiadają tym rzeczywistym, znajdującym się właśnie na padzie. W tej wersji nie musimy już zgadywać, gdzie na padzie znajduje się na przykład przycisk Joypad 1, jak to jest właśnie w Steamowej wersji gry. Następnie mamy zmiany dotyczące kwestii graficznych, które myślę, że przekonałem do upgrade'u gry naprawdę wielu z was. Wypadałoby tu zacząć od tak zwanego SkyGFX. Ogólnie wszystkie opcje, jakie są do zainstalowania w tej modyfikacji, przedstawię wam później podczas samej instalacji, natomiast tą jedną omówię wam teraz. Bowiem SkyGFX dodaje nam do gry grafikę z PlayStation 2, oczywiście w lepszej jakości niż to było właśnie na tej konsoli. Dzięki temu kolory w grze są cieplejsze i osobiście uważam, że bardziej pasują do klimatu gry oraz do Los Santos z tamtego okresu. Poza tym mamy tu dobrany m.in. odpowiedni współczynnik proporcji ekranu, dzięki któremu obraz w końcu nie będzie lekko rozciągnięty czy spłaszczony. Poza tym odpowiednio jest wyskalowany także cały HUD, przez to chociażby nie zajmuje na ekranie zbyt dużo miejsca. Z istotniejszych kwestii, jakich należałoby wspomnieć przy okazji rozmowy o aspektach graficznych, są także z całą pewnością lepsze tekstury różnych napisów. Mam tu na myśli m.in. nazwy dzielnic, które wyświetlają się w prawym dolnym rogu ekranu. Innym przykładem będą tutaj chociażby ikonki pojawiające się na automatach do gry w kasynach w Las Venturas. Ponadto w tej edycji gry jest również możliwość zwiększenia antialiasingu do wartości dwukrotnie większej niż jest to w przypadku wersji na Steamie. Dla mnie jak najbardziej zmiana na plus, ponieważ z uwagi na to, że GTA San Andreas ma już swoje lata, to ta opcja nie wpłynie za bardzo na wydajność, a zawsze spowoduje zmianę, jeśli chodzi o jakość grafiki. No i taką ostatnią z ważniejszych moim zdaniem zmian graficznych jest zasięg widzenia, który w tej wersji gry jest na znacznie lepszym poziomie. Dodaje on bowiem realizmu, a w nocy miasto wygląda na ładniejsze oraz fajniej oświetlone. Oprócz tego po zainstalowaniu tej wersji gry wyeliminujemy ze swojej kopii GTA naprawdę wiele błędów. Całkiem fajnym przykładem jest tutaj błąd związany z zacinaniem się, czy też jak kto woli, takim dość specyficznym klatkowaniem cutscenek, który pojawia się już na samym początku gry. Idąc dalej, przejdziemy sobie do innych równie istotnych rzeczy, które na pewno są wadą wersji Steamowej, a których nie uświadczymy w omawianej wersji gry.
I tak oto kolejnym atutem będzie tu z całą pewnością instalacja modów oraz przede wszystkim ich działanie, bowiem gra w tej wersji jest bardziej stabilna i po prostu rzadziej będą tu występować wszelakie bugi, no i crashe. Oprócz tego nadal są tutaj zachowane kawałki z radia, które w wersji steamowej nie pojawiły się z uwagi na nieważną licencję. Szczególnie zauważalne jest to podczas gdy CJ jest na nieudanym spotkaniu ze swoją dziewczyną. Jak możemy zauważyć w wersji steamowej, niezależnie od tego czy randka idzie zgodnie z planem czy nie, towarzyszy jej jednakowa muzyka. Natomiast w rzeczywistości powinno to wyglądać nieco inaczej. W grze, jak wiemy, możemy zrobić tak zwane misje policyjne, dzięki którym naszej postaci wydłuża się pasek pancerza do wartości 150% stanu pierwotnego. Natomiast w steamowej wersji, mimo że wyświetla się komunikat, że takowy upgrade otrzymaliśmy, to w rzeczywistości pasek pancerza pozostaje na swoim domyślnym poziomie. Oczywiście różnic pomiędzy wersjami gry możemy znaleźć znacznie więcej, natomiast uważam, że na potrzeby odcinka tyle po prostu wystarczy. Zatem w tym momencie przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób dokonać upgrade'u, no a tak właściwie mówiąc to downgrade'u wersji steamowej do lepszej wersji gry. Pierwsze co, to musimy mieć oczywiście czystą grę, dlatego polecam Wam najzwyczajniej usunąć obecną kopię, aby być pewnym, że całość pójdzie zgodnie z planem, czyli po prostu, że instalacja uda się za pierwszym razem. Gdy już to zrobicie, to musicie wejść do folderu, gdzie zainstalowaliście sobie GTA i zmienić nazwę na przykładowo GTA San Andreas, nowa wersja. Robimy to po to, aby Steam nie zrobił Wam psikusa i nie przywrócił niechcianej wersji gry, naprawiając pliki podczas jej uruchamiania. Dalej wchodzimy na stronę, do której link macie oczywiście w opisie filmu i pobieramy potrzebny nam plik. Następnie otwieramy go, akceptujemy warunki, no i przechodzimy do kilku prostych kroków. Na początku musimy pobrać brakującą zawartość, a następnie podać ścieżkę gry wraz z wybraniem odpowiedniego pliku. No i później będziemy musieli wybrać interesujące nas opcje. Z całą pewnością musimy zaznaczyć tutaj opcję Silent Patch, bowiem naprawi ona problemy z rozdzielczością czy przykładowo niedziałającą myszką. Kolejną opcją jest tutaj Mod Loader, którą zaznaczamy, jeżeli mamy w planach wgrywanie modów do gry, natomiast w przeciwnym razie jest to zupełnie zbędne. Zupełnie odwrotnie sprawa ma się w przypadku opcji Demastered GUI, której niezaznaczenie spowoduje, że będziemy mieli wciąż przykładowo słabsze tekstury różnych napisów, także jest to opcja, której absolutnie nie możemy pominąć. Idąc dalej, napotykamy kolejną niezbędną opcję, dodającą nam do gry lepszy i bardziej realistyczny zasięg widzenia, o którym wspominałem wcześniej, także oczywiście również sobie to zaznaczamy. Następnie zaznaczamy również opcję VESR Widescreen Fixes, dzięki której m.in. nasz HUD zmieni rozmiar, a radar będzie nam w końcu przypominał koło, zamiast wydłużonego w niewłaściwą stronę jajka. Kolejna opcja, mianowicie Ginput, jest niezbędną dla graczy chcących komfortowo grać w GTA San Andreas na padzie, bowiem Ginput jest odpowiedzialny właśnie za odpowiednią konfigurację. To właśnie ta opcja wprowadza odpowiednie rzeczywiste oznakowania przycisków znajdujących się na naszym padzie. Opcja SkyGFX przywraca nam inny rodzaj grafiki, o której mówiłem nieco wcześniej. Mianowicie w ramach przypomnienia mamy tu grafikę z PlayStation 2, oczywiście zmienioną na potrzeby PC. Dzięki niej kolory są bardziej ciepłe i także moim zdaniem klimat jest wówczas bardziej zbliżony właśnie do tego z Los Angeles z lat 90. No i na koniec, w zależności od Waszych preferencji, wybieracie albo Sampa, albo MTA, jeżeli oczywiście chcecie pograć sobie w trybie wieloosobowym. Gdy już ten etap mamy za sobą, pozostaje nam jedynie nacisnąć przycisk Downgrade. Następnie wybieramy No, jeżeli na początku zrobiliście tak samo jak ja, czyli zmieniliście nazwę folderu z zainstalowaną grą, a następnie jest, w szczególności gdy macie w planach instalację modyfikacji. Przyczyna jest prosta, mianowicie mody same będą wówczas znajdować ścieżkę pliku, bez konieczności jej ręcznego wybierania. No i jeszcze po zakończeniu instalacji polecam Wam wejść w opcję Tools i nacisnąć Delayed Settings File, co zapobiegnie crashowi gry przy jej uruchomieniu. Można to zrobić także wchodząc w moje dokumenty i usuwając z folderu własnoręcznie plik GTA SA Set, choć oczywiście polecam Wam zrobić to w ten sam sposób co ja, za pomocą opcji Tools. Dodam jeszcze, że jeżeli mieliście jakieś swoje save'y i bardzo Wam na nich zależy, to do opisu wrzucę Wam stronkę, gdzie możecie je przekonwertować, aby te wciąż Wam działały. No a poza tym od tego momentu możecie cieszyć się moim zdaniem najlepszą wersją GTA San Andreas, pozbawioną różnego rodzaju błędów i niedoróbek, mającą fajną oraz bardziej klimatyczną grafikę.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a przede wszystkim, że okazał się być przydatnym. Jeżeli macie chwilę, to nie zapomnijcie o ocenie filmu. Dzięki, że wpadliście, dzięki za wspólnie spędzony czas. No i liczę, że słyszymy się już niebawem na kolejnych odcinkach. Póki co tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!